Ze formą. Mamy możliwość już pływania we wszystkich szkołach, klasach pierwszych i dlatego w klasach pierwszych też również będą rozgrywane takie zawody. I właśnie z takich dzieci, jak tutaj dzisiaj na zawodach, mam nadzieję, że otworzymy w przyszłym roku również klasę czwartą w szkole podstawowej nr 6, klasę o profilu pływackim. Między innymi po to taką zawodę też odbywamy, żeby Państwo wiedzieli, jak to wygląda. Kamienie pływanie w wodzie. Każdy wie, do czego służy kosz na świecie. O, jest i Mikołaj! Gotowy, bardzo ładny skok startowy, dużo pływania pod wodą oczywiście i wyścig. Odbywają się codziennie, półtorej godziny, dwa razy w tygodniu po południu, we wtorki i czwartki, także tego pływania jest naprawdę bardzo dużo. Weronika Dubiel, wtorek, czwarty. Pływanie już na początku czwartą klasy coś będzie. Szkolny klub sportowy IKAR Mielec, naprawdę bardzo fajne, ciekawe informacje, często się klas trzeci. A w serii dyplomu na trzech pierwszym szkole nr. Pana, drugim 11, a na trzecim, czwartym i piątym szkołach podstawowa nr 6. Pierwsze z mieleckich szkół podstawowych. Na torze pierwszym 13, szkół 6, na 3 i 4 13 i na 5 i 6 7, na 3 na 4 trójka, na 5 i 6 reprezentantki szkoły podstawowej nr 2. Niepubliczna szkoła podstawowa w Mielcu 2354. Mateusz Kozak, niepubliczne. Kamila Wąt. Kamila Wąt, mamy Kamilę. Maciej Ramienic. Wow! Gabriel Krakowski, szkoła nr 11. Karolina Pysz. Miejsce czwarte, Marcel Mrozowski, szkoła podstawowa nr 6.